Ten rok, który zamknęliśmy, zaczął się dla nas w sposób właściwie dramatyczny, ponieważ wojna na Ukrainie, ta barbarzyńska agresja na Ukrainę dotknęła również zamek w sposób bezpośredni, nie tylko my jako ludzie, obywatele, którzy patrzyli na to ze zgrozą i patrzą nadal, no to tutaj na zamku musieliśmy od razu zmienić plany, ponieważ na kwiecień była zaplanowana wystawa Biblioteki Królewskiej. We wnętrzu, które przetrwało wojnę i stanowi taki relikt czasów stanisławowskich. I tam chcieliśmy pokazać bibliotekę Stanisława Augusta Poniatowskiego nie tylko jako książnicę, ale jako gabinet naukowy. Z medalami, rycinami, z instrumentami naukowymi, miejsce debat i spotkań z jego otoczeniem intelektualnym, z takie jak centrum myślenia o świecie, o nauce, o Polsce. No i w tym celu miały przyjechać zbiory z Kijowa, które legalnie po trzecim rozbiorze przez Krzemieniec tam się znalazły. Otrzymaliśmy zgodę, wypożyczenie, wszystko było dokładnie przygotowane. No i ze względu na to straszne rzeczy, które tam się zaczęły dziać 24 lutego, musieliśmy od tego planu odstąpić, ale ta wystawa w pewnym stopniu istnieje. Już spełniła swoją rolę i liczymy, że do tego projektu wrócimy. Znaczy nie rezygnujemy z niego, chcemy w pierwszej możliwej sytuacji, kiedy to będzie do zrealizowania, do tego projektu wrócić. Po drodze przez kolejne miesiące mieliśmy ten festiwal XVIII wieku, bo miało to się zacząć i w pewnym stopniu, jak mówiłem, zaczęło się biblioteką i później był Norblin, wystawa ze zbiorów zamkowych, która przypomniała znakomitego mistrza piórka i pędzla, która wprowadziła nas, była takim wstępem do tego wielkiego crescendo, jakim jest wystawa, jakim, no niestety już muszę użyć czasu przeszłego, była wystawa Bellotta. To 150 dzieł ściągniętych od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych z John Paul Getty Museum przez National Gallery w Londynie, muzea niemieckie i włoskie z Dresdem na czele, które z nami współpracowało i ściśle współdziałało przy powstaniu tej wystawy. No i oczywiście zbiory polskie. Ale proszę Państwa, rok ubiegły kończył się trochę tak jak w filmach, jak w thrillerach Hitchcocka. Najpierw jest trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie. Rośnie szybko i bardzo wysoko. Mianowicie w listopadzie okazało się, że na aukcji w Wiedniu jest wystawiony obraz Bernarda Bellotto z numerem inwentarzowym z kolekcji króla Stanisława Augusta, wpisany do jego inwentarza, bo przecież ten inwentarz mamy, jest opublikowany, sprawdziliśmy. No krótko mówiąc, nie można było nie spróbować. No i postanowiliśmy to zrobić. Dzięki współdziałaniu z 11 spółkami Skarbu Państwa, które zgodziły się uczestniczyć w akcji i złożyły się na fundusz zakupowy, dzięki wsparciu pana premiera Jacka Sasina, który zechciał nam w tym dziele pomóc, w ciągu 3 tygodni udało się całą sprawę zgodnie ze sztuką prawniczą, z zasadami korporacyjnymi, no i oczywiście negocjując kwoty, udało się ten fundusz stworzyć i ten obraz kupiliśmy. Obraz przedstawiający pazia Gintofta na koniu, jeden z 4 tak zwanych obrazów maneżowych, czyli nie są to weduty, nie są to portrety czy widoki miast, są to 4 portrety konne, niewielkiego formatu,
Jeden jest w Kunsthistorisches Muzeum i wróble ćwierkają, proszę Państwa, że naszym przeciwnikiem w licytacji było właśnie Wiedeńskie Muzeum, no ale obraz jest w końcu na Zamku Królewskim w Warszawie. Po kupnie, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, w trakcie trwania wystawy, z przyjemnością go dowiesiliśmy do ekspozycji. Można go było oglądać w tej wystawie, a po niezbędnych, prawda, jeszcze zmianach w ekspozycji, te zmiany się dokonują cały czas, ponieważ cały czas coś wspaniałego, coś naprawdę niezwykłego dochodzi z kupionego przez zamek, ale w tym czasie najbliższych tygodni ten obraz będziemy dla niego szukali miejsca i on jest już w stałej kolekcji zamku. Chcę również powiedzieć, że razem z tym obrazem kupiliśmy inne dzieło znakomitego malarza francuskiego epoki napoleońskiej, Gerarda, portret, szkic do portretu Murata, generała, króla, jednego z przyjaciół i faworytów Napoleona. I to ten obraz pójdzie na wyposażenie pałacu pod blachą. No a oprócz tego, tych rzeczy było jeszcze więcej, ale wymienię je, rzecz, która nas wszystkich zadziwiła, włącznie z panią kustosz zajmującą się porcelaną. Mianowicie kupiliśmy tacę z serwisu Łabędziego. Nikt z nas, ani miłośnicy starej porcelany, ani pani kustosz, ani nasi znajomi i przyjaciele nie wiedzieliśmy, że taki obiekt w tym serwisie się znajdował. To jest serwis, który zawierał 2,5 tysiąca naczyń. Część została rozgrabiona albo roztrzaskana przez żołnierzy sowieckich wkraczających w 1945 roku do siedzib arystokracji niemieckiej, ale duża część ocalała na szczęście. I teraz zamek stara się skompletować możliwie reprezentatywną kolekcję, zbiór tej porcelany z serwisu Brühla. I udało się kupić, właśnie wypłynęła na aukcji ta taca. Taca, która jest wykonana z porcelany, z rysunkiem właśnie Łabędzi, należąca do właśnie tego zestawu, serwisu. I ku naszemu zdziwieniu, ale też i no, oczarowaniu, okazało się, że taki obiekt istniał, no i teraz jest również własnością Zamku Królewskiego.
Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, znalazłem notatki z zeszłego roku, kiedy przygotowywałem wystąpienie o planach na rok 2022. Wówczas znalazłem takie sformułowanie, że rok zapowiada się na bardzo atrakcyjny, pełen wyzwań i doświadczeń, nowych doświadczeń. Ja myślę, że z perspektywy czasu każdy z nas może powiedzieć, że ten rok był też bardzo trudny. Dlatego, bo nikt sobie nie wyobrażał, że na przykład dział edukacji nie może zrealizować przygotowanego programu do wystawy czasowej, która nie może być otwarta z powodu wybuchu wojny na Ukrainie. Przed momentem widzieliście Państwo materiał, w którym chwalimy się liczbą działań. Pracownicy edukacji zamku, współpracujący z nami edukatorzy we współpracy z wolontariuszami dorośli, wolontariuszami junior oraz wsparciu kuratorów wystaw przeprowadzili łącznie ponad 1800 aktywności. Wszystkie te działania były możliwe dzięki zrozumieniu potrzeby edukacji przez wszystkich pracowników zamku oraz wielkiemu zaufaniu i wielkiemu wsparciu Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, za które serdecznie z tego miejsca bardzo dziękuję. Wśród zajęć trudno jest wymienić te, którym należy się kilka słów uwagi. To trochę tak, jakby prosić rodzica, który ma wskazać dziecko, które kocha najbardziej. Dlatego pozwólcie Państwo, że ja skupię się w podsumowaniu roku 2022 tylko na tych zajęciach, które były według nas przełomowe i znaczące. Wiedząc, jak terapeutyczne znaczenie ma kontakt ze sztuką, zaprosiliśmy naszych gości z Ukrainy na spacer po zamku z edukatorem w języku ukraińskim. I takich zajęć przeprowadziliśmy około 120. Pierwszą połowę roku 2022 zakończyliśmy finałem konkursu plastycznego Zamek w dziecięcej wyobraźni, zamek i jego dzieje. Ten konkurs zaadresowaliśmy do szkół w całej Polsce. Nadesłano do nas ponad 500 prac, a z nich wyłoniliśmy 30 laureatów. To było niezwykłe doświadczenie spojrzeć na dzieje zamku przez pryzmat oczu naszych najmłodszych gości. Ale proszę sobie wyobrazić nasze wzruszenie, gdy otrzymaliśmy także prace plastyczne od uczniów ze schronu z Kijowa. Były one oczywiście skromne, ale jak musiały dla tych uczniów dużo znaczyć, ale także znaczyły dla nas. My w tej chwili kończymy aranżację przestrzeni działań twórczych. I takie przestrzenie działań twórczych z zadaniami dla publiczności, z animacjami edukatorów planujemy do każdej dużej wystawy, która odbędzie się w tym roku. Staramy się i wydaje mi się, że jesteśmy również otwarci na potrzeby osób, właśnie tych, które potrzebują troszkę więcej opieki. Na początku marca zapraszamy na nową odsłonę audiodeskrypcji sal apartamentu Wielkiego i Królewskiego. To jest opisów audio dla osób z dysfunkcjami wzroku. Bieżący rok jest rokiem Jana Matejki, w związku z tym również przygotowaliśmy szereg atrakcji. Dosłownie przedwczoraj miała miejsce premiera filmu o Janie Matejce, a zamkowy konkurs plastyczny, który w tym roku również jest ogłoszony wśród szkół polonijnych, tytuł tego konkursu brzmi Zamek dziecięcej wyobraźni, tu mówi Matejko. Szanowni Państwo, hasłem w naszej pracy jest edukacja jest dla wszystkich. Ale to dlatego, że Zamek Królewski w Warszawie jest miejscem i muzeum dla wszystkich. Nasza pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej, w social mediach zamku i social mediach edukacji. Zapraszam do zapoznania się, zapraszam do nas. Dziękuję za uwagę. Zamek rozpoczyna rok 2023 wystawą rocznicową w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zapraszamy Państwa już od 24 stycznia do przestrzeni zamku, konkretnie Pałacu pod Blachą, na wystawę poświęconą zarówno historii, jak i przede wszystkim emocjom, które budzi w nas rocznica kolejnej insurekcji, kolejnej rocznicy walki o niepodległość, zwłaszcza w kontekście współczesnej historii.
Wystawa jest niezwykła. Na wystawie pokazujemy rzeczy, które albo są rzadko pokazywane, albo są w ogóle pokazywane po raz pierwszy. Wystawę organizujemy przy współpracy z Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie oraz w partnerstwie z Muzeum Wojska Polskiego. Jak Państwo zapewne wiedzą, Muzeum Wojska Polskiego przechodzi teraz reorganizację, będzie się przenosiło do nowej siedziby, więc w tej chwili nie można właściwie oglądać zbiorów w Muzeum Wojska Polskiego, a można je oglądać u nas. Bardzo ważną częścią ekspozycji będą obiekty przywiezione z Wilna właśnie. W latach 2017-2019 w Wilnie na Górze Gdymina przeprowadzono bardzo solidne wykopaliska archeologiczne i wtedy odnaleziono szczątki 20 powstańców straconych w Wilnie w czasie powstania styczniowego. W 2019 roku uroczyście pochowano kości tych powstańców na cmentarzu na Rosie, a artefakty wydobyte z grobów wzbogaciły kolekcję Litewskiego Muzeum Narodowego i te pamiątki, powiedzielibyśmy wręcz relikwie narodowe, będą również prezentowane na naszej wystawie. Bardzo chcielibyśmy, żeby ona przypominała historię powstania, ale też bardzo chcielibyśmy, żeby budziła emocje zwiedzających. Od 6 lutego do 23 kwietnia będziemy prezentować wystawę Zmienność Fortuny, alegorię Hermana Hanna. Prezentujemy ją w dawnej Izbie Poselskiej, czyli w miejscu, gdzie równo 405 lat temu ogłoszono Konfederację Warszawską, czyli jakby bazę wolności religijnej w Polsce. I właśnie dzięki tej tolerancji religijnej osiedlił się Holender właśnie pod Gdańskiem. Jego syn rozpoczął swoją aktywność artystyczną właśnie w Gdańsku i w Prusach Królewskich. I prezentujemy mało znane oblicze Hermana Hanna, nadwonego malarza Zygmunta III, a jednocześnie właśnie artysty ściśle związanego z mecenatem patrycuszy gdańskich. Czyli ujawniamy taką sztukę w dużym stopniu gabinetową, czyli malarstwo gabinetowe, rysunki gabinetowe, które poświadczają z jednej strony nowatorstwo formalne Hanna jako artysty pochodzącego i zapatrzonego na wzorce niderlandzkie, a z drugiej strony pewne wyrafinowanie intelektualne malarza, który działał z jednej strony na rzecz właśnie tej propagandy patrycjuszy gdańskich, a z drugiej strony potrafił w te nowatorskie formy włączyć także wyrafinowane programy alegoryczne. I ta wystawa w dużym stopniu odpowiada na wiele pytań nurtujących nas współcześnie, to znaczy ówcześni mieszkańcy Rzeczypospolitej, w szczególności Gdańska, starali się w sposób taki dosyć jednoznaczny, zrozumiałe dla ówczesnych odbiorców, odpowiedzieć na pytanie, na czym polega natura ludzka, dlaczego, skąd można skonstatować pewną cykliczność w dziejach ludzkich, cykliczność w postawach też moralnych. Więc te obrazy odpowiadają na wiele pytań, także nurtujących nas współcześnie. Możemy spodziewać się wielu, wielu wrażeń i emocji związanych ze sztuką. Ja chętnie opowiem o tym, nad czym pracuję, czyli nad wystawą, która tworzy się 18 lipca dla zwiedzających. To będzie spotkanie z antykiem i ze sztuką Italii XV-wiecznej. Wystawa pod tytułem Przebudzeni, ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu to będzie opowieść o tym, jaką rolę odegrał antyk, poznawanie starożytności dla przemian, dla wykształtowania się tego wielkiego, dojrzałego stylu włoskiego renesansu właśnie w XV wieku. Pokażemy około 150 obiektów wypożyczonych głównie z zagranicy, z muzeów z całego świata i z kolekcji prywatnych i pokażemy nie tylko obiekty, które powstawały we Włoszech dla znamienitych zamawiających, ale także zabytki sztuki starożytnej, tak by jak najpełniej pokazać, jak ten fenomen rodził się i jakie przyniósł dla sztuki europejskiej, światowej fantastyczne skutki.